Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie na dzisiejszym webinarze, który mam przyjemność poprowadzić, na którym postaram się omówić naprawdę bardzo ogólnie, jakie możliwości mamy automatyzacji dla procesów projektowania konstrukcji żelbetowych, na przykładzie hali żelbetowej prefabrykowanej. Cały ten webinar będzie skupiony tak naprawdę nie tylko na samym projektowaniu tych hal, na jakimś przedstawieniu możliwości tych automatyzacji, ale tak naprawdę postaram się przybliżyć podejście naszej firmy do całego zagadnienia, do tego, jak powinien wyglądać cały proces projektowy w przykładowej firmie, która zajmuje się właśnie sprzedażą, projektowaniem, produkcją takich elementów, montażem właśnie hal magazynowych w terenie. Zaczynajmy. Słowem wstępu warto powiedzieć coś na temat AEC, dokładnie naszej firmy. Otóż jesteśmy firmą inżynieryjno konsultingowo, która od ponad 25 lat kieruje się indywidualnym podejściem do klienta. Takie podejście pozwala nam dopasować się do potrzeb danej organizacji, danego procesu projektowego oraz oczekiwań klienta. Nasz zespół tworzą inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem wdrożenia BIM w firmach w swojej branży oraz zarządzaniu tym BIM-em w ogólnym brzmieniu tego słowa. Kluczem do sukcesu naszych klientów jest nasz nieustanny rozwój. Dlatego wspieramy klientów poprzez usługi konsultingowe, bezpośrednie doradztwo w procesie wdrożeń oraz branżowych szkoleń. Usługi w ofercie, jakie mamy w firmie AEC Design. Pierwszy to pełna, znaczy można je podzielić na dwa kluczowe obszary. Pierwszy to pełna gama usług dotyczących BIM-u oraz cyfrowych procesów związanych z inwestycjami klientów. Oferujemy outsourcing dla generalnych wykonawców, podwykonawców i inwestorów. W tej roli inżynierowie AEC Design pełnią funkcję BIM menadżerów, zajmując się tworzeniem i weryfikacją dokumentów takich jak plan BIM, systemy klasyfikacji, modele powykonawcze, skanowanie obiektów czy szkoleń użytkowników. Drugim takim większym zagadnieniem jest nasze działanie w zakresie programistycznym, optymalizacji, automatyzacji pewnych procesów, które tak naprawdę codziennie odbywają się w naszych firmach, gdzieś zajmują czas, a można by było je sprowadzić do kilku prostych funkcji rozwiązujących codzienne problemy. Warto podkreślić, że tak jak wspominałem na zaproszeniu do webinara, bardzo mocnym i bardzo istotnym zagadnieniem w tym wszystkim jest podniesienie standaryzacji tych procesów. Dlaczego mówię, że to jest tak istotne? Samo słowo standaryzacja pozwala jakby zwrócić naszą uwagę na zagadnienia tego procesu w formie takiej powtarzalnej. O co chodzi? Chodzi o to, że każdy projekt, każda nasza inwestycja, którą będziemy przygotowywać, wyceniać, tworzyć już na fabryce czy montować na placu, będzie wykonywana w ten sam sposób, będzie wykonywana z użyciem tych samych elementów przez tak samo wyszkolonych pracowników, co pozwala ograniczyć koszty związane z pomyłkami, z jakimiś niedoróbkami, z brakiem jakichś elementów gdzieś w zakresie czy w jednej fabryce, czy na budowie, czy nie do informowania kolejnych procesów, co się w nich dzieje. Dlatego cały ten zakres standaryzacji, który próbujemy rozwijać na najwyższym poziomie, daje największy efekt. Zaraz postaram się pokazać na przykładzie, jak to może działać, jak to może wpływać. Wyobraźmy sobie, że mamy jedną wielką super firmę. Firma, która ma swój dział.
projektowy, który ma swój dział marketingowy, który ma swój dział do planowania produkcji. Mamy fabrykę, fabryka ma swój zestaw ludzi, którzy zajmują się od przyjęcia projektu przez planowanie rozłożenia na stołach tych elementów, przejściem na składowanie tych elementów oraz nasz zespół ludzi, którzy są w stanie montować to gdzieś według naszych jakichś standardów. Jeden wielki koncept. Proszę się nie przejmować, że możecie gdzieś występować w zakresie jednej tej części, albo że tylko projektujecie konstrukcję, architekci nam coś dosyłają, instalatorzy nam coś dają, wysyłamy coś na fabrykę zewnętrzną, mamy fabrykę swoją, ale jednak projektantów skądś pobieramy. Elementy, które będę chciał tutaj poruszyć, są jakby wspólne dla wszystkich, bo z naszych doświadczeń i z obserwacji, które prowadzimy w firmie AEC Design razem z naszymi partnerami, możemy zauważyć taką ciekawostkę, choć podejrzewam, że to nie jest nic nowego. Zakres rzeczy, które jesteśmy w stanie przygotować w naszej działce, często oddziałuje na inne procesy. Na przykład, jeżeli jesteśmy działem handlowym, który coś jest w stanie przygotować i przenieść dalej w formie bardziej przystępnej dla konstruktora, to koszt, jaki będzie nas kosztował zewnętrzny konstruktor, będzie niższy, bo już dostanie coś, co może wykorzystać, nie musi robić od zera. To samo, jeżeli konstruktor przygotuje nam wsad odpowiedni dla naszej fabryki, nasze koszty przygotowania procesów typowo na fabryce będą niższe. Chciałbym tylko dodać, że jeżeli się pojawią jakieś pytania odnośnie całej tej prezentacji, czy późniejszej części praktycznej, to jak najbardziej zachęcam do wpisywania ich w panelu pytania i odpowiedzi. Jeżeli uda mi się na sam koniec tej prezentacji odpowiedzieć na nie, to ok. Jeżeli nie, no to pytania, na które były jakieś, znaczy odpowiedzi, na które tam jakieś pytania były zadane, zostaną odesłane razem z linkiem do nagrania z dzisiejszego spotkania, także nic nam nie ucieknie, niczego nie stracimy. No dobrze, no ale omówmy, co chcemy teraz zobaczyć. Mamy naszą firmę, która ma dział handlowy, ma dział projektowy, fabrykę, czy tam linię produkcyjną, plac budowy. Oczywiście to mogą być zewnętrzne działy, z którymi pracujemy. Dlaczego wszędzie strzałeczki są w obu kierunkach? Bo wyobraźmy sobie prosty proces, prosty przebieg. Dział handlowy sprzeda jakiś element. Mówimy o prefabrykacji, czyli jeżeli hale sprzeda jakiś tam magazyn, dom jednorodzinny też można prefabrykować, ale bardziej jakoś mieszkaniówkę, która składa się z X elementów, które później trafią na dział projektowy, linię produkcyjną i dział montażowy, to tak naprawdę informacja o tym, jak on będzie stworzony, ile on będzie kosztował, jakie problemy mógł stworzyć na każdym konkretnym etapie, i tak w końcu przy kolejnej inwestycji wrócą do działu handlowego, który wprowadzi delikatne korekty. Okej, z takim podobnym budynkiem to ja miałem tyle i tyle problemów tu i tu i tu, więc z jednej bazy danych, którą widzimy na samym dole, jesteśmy w stanie pobrać jakieś współczynniki, jakieś zagadnienia, jak dużo issuesów było na kolejnych etapach i co się z nimi działo. No dobra, ale skupmy się na dziale handlowym. Dział handlowy, pracując cały czas w zakresie jednego modelu rewitowego, ma konieczność sprzedać coś. Chce zainteresować potencjalnych inwestorów, nabywców jakąś tam ofertę. Przyjmijmy sytuację, że przychodzi inwestor działu handlowego i mówi: mam działkę, chcę halę. A znajdźcie mi działkę, chcę halę. Spoko. Dział handlowy pyta się, jaka ma być. No, ma być duża, wysoka, szeroka, dopasowuje. Tylko żeby to miało sens i mogło być wykorzystane potem na kolejnych etapach, to ten dział handlowy, tak jak strzałeczka tutaj pokazuje, musi działać w obu kierunkach z działem projektowym. Często jest tak, że dział projektowy jest działem handlowym, bo w mniejszych biurach jednak projektant musi sam wyceniać, ile zajmie zaprojektowanie jakiejś hali i tak dalej. Jednak w naszej idealnej sytuacji z naszym wielkim koncernem dział handlowy jest oddzielny.
Czyli dział handlowy musi mieć narzędzia, które pozwalają tworzyć koncepcję w przystępnym czasie dla potrzeb inwestora. Dlaczego jest to tak istotne, żeby to było dwukierunkowo i razem połączone z jedną bazą danych o projekcie czy o produktach, które w ogóle produkujemy? Bo często się zdarzają sytuacje, że na przykład projektant konstrukcji dostaje projekt, który jest ciężki do zaprojektowania. To nie jest kwestia, że się nie da. Kiedyś słyszałem takie zagadnienie czy zwrot od jednego architekta, że ludzie latają w kosmos, a my nie możemy jednego słupa przestawić. No spoko, tylko że słup był na parterze, mieliśmy, nie wiem, 9 kondygnacji plus 2 podziemne, a ten parter jednak tak ciężko przestawić sobie. Dlatego ten dział handlowy w naszej sytuacji musi mieć informację, na co może sobie pozwolić. To znaczy, jeżeli nasze hale, znaczy nasze fabryki produkują dźwigary do 24 metrów, to większych rozstawów nie zrobimy. Jeżeli nasz dźwig na placu budowy może przenosić ciężary maksymalnie do, nie wiem, 20 ton, co to i tak już by była skrajna wartość, no to większych elementów nie możemy projektować. No i co nam daje ta automatyzacja? W programie Revit, który jest naprawdę dobrym narzędziem do specjalizacji oddzielnych działów, można się pokusić o przygotowanie nakładek, czy to będą czyste skrypty Dynamo, czy to będą nakładki już predefiniowane pod kątem Revita na języku C#. Można zaprogramować automatyzację, która pozwoli w interwałach kilkuminutowych generować nowe koncepcje hali. My rozmawiamy o hali. Nie ma znaczenia, czy to będzie budynek wielorodzinny, czy jakaś mieszkaniówka, którą byśmy generowali na podstawie kilku prostych zagadnień. Kilka stropów, układ osi maksymalny, rozstaw słupów. Efekt jest ten sam, ale narzędzie, które zostało stworzone tak naprawdę przez konstruktora, będzie wykorzystywane przez człowieka, który nawet nie musi być do końca techniczny, bo proszę spojrzeć, dla tego człowieka jest to nieistotne kompletnie, czy ta hala będzie miała 10 na 20, czy ona będzie miała ileś rozstawów kratowni, czy to będą żelbety, czy stal, czy coś. Nie, wybiera ileś inputów, które nasz inwestor sobie wymyśli, który zaproponuje, ile bram ma się pojawić, jakie te bramy mają być i co się ma z nimi stać, a dopiero potem wchodzimy w taki zakres konkretnie techniczny, który przeniesie nas do projektowania, ale zostańmy jeszcze w dziale handlowym, bo to, co się dzieje nad terenem, to jest jedno. Często się zdarza, że roboty ziemne są może nie kilkukrotnie, ale jednak znacznie wyższe niż to, co się, większe niż to, co się dzieje nad poziomem terenu. I teraz, co taki biedny handlowiec mógłby zrobić? Jakby mógł oszacować przy jakimś złożonym terenie, ile będą kosztować konkretne prace związane z nawiezieniem, z wyrównaniem terenu w zakresie jednej rzędnej, określenie optymalnej rzędnej, która by pozwoliła zbilansować jakoś te masy ziemi albo dostosować się do rzeźby terenu, nie wiem, dostępu do drogi. Takie zagadnienia jak najbardziej są możliwe do stworzenia ręcznie, do wypracowania ich w pewnym sposób, jakby to określić, taki łopatologiczny. Robimy jeden przekrój, drugi, piąty, dziesiąty. Okej. Tylko że takie tworzenie koncepcji zajmuje czas. Często słyszę od naszych partnerów biznesowych, że przygotowanie koncepcji jakiejś hali, nawet takiej prostej, jakieś tam dwa załamania, kilka otworków, nic szczególnego, może zająć tydzień. Jedna koncepcja tydzień, druga koncepcja tydzień. Potem inwestor wraca i mówi, nie, nie, bo ja bym chciał jeszcze tutaj otwory porobić. A czas leci, projekty lecą, a i tak może się okazać na sam koniec, że inwestor powie, no nie, ale to inna firma zaproponowała mi coś szybciej, to ja sobie pójdę do nich, a ten miesiąc robiliśmy za darmo. No nie, no właśnie, tutaj jest klucz całej tej standaryzacji, całej tej automatyzacji. Przygotować narzędzie dla działu handlowego, który będzie w stanie z wiedzą zaprogramowaną, wiedzą inżynierską,
bez wchodzenia w szczegóły dla niej, zaproponować koncepcję tej hali. A potem oczywiście możemy to przekierować do grafików, żeby ładnie to pokolorowali. Przejdźmy dalej. Co nam daje ta koncepcja? Mamy 2 minuty. Zrobiła nam się hala, zbilansował nam się jakoś tam teren, ale dla handlowca nadal to jest bezużyteczne. Co on ma z tym zrobić? No właśnie nie jest bezużyteczne. Mamy Revita, mamy program czysto BIMowy. Pracujemy w pełnym zakresie BIMu, który jest tak naprawdę bardzo istotny, żeby ten pomysł, to zagadnienie i ta funkcjonalność działała tak, jak powinna. Więc wykorzystajmy to. Revit jest narzędziem, w którym prawie wszystko jesteśmy w stanie zestawić w formie, jaka nam będzie pasować. No okej, ale powiedzmy handlowiec no nie chce siedzieć teraz i przeklepywać zestawień w Revicie, ustawiać ich tak, żeby wyglądały jak coś tam, bo nam się coś podoba, bo gdzieś. No nie. Ale nikt nam nie broni wyeksportować tego do Excela. A już Excel, jak mówimy o Excelu, działy handlowe już się cieszą. W Excelu już mogę robić wszystko. Zestawiać, jak mi się to pasuje. Co tu jest takiego szczególnego? Stopień dokładności modelu. W późniejszym przykładzie, takim praktycznym, pokażę bardzo prymitywny przykład według mnie, który i tak już daje spory zakres informacji. Tak naprawdę w zagadnieniu takiej jakby głębokiej dokładności tego modelu moglibyśmy nawet pokusić się o zamodelowanie klamek w oknach, jeżeli byśmy chcieli dać możliwość inwestorowi, żeby sobie wybrał, czy chce jakieś mosiężne, plastikowe czy coś i je wtedy modelować niezależnie od innych elementów, czy będą okna, czy to będą jakieś inne drzwi czy bramy. Znowu wracamy do modelu, generujemy coś, co w czasie kilku minut dostaje odpowiednie zestawienie do Excela i inwestor widzi, ile to może szacunkowo kosztować. Mówię szacunkowo, jednak im wyższy poziom tej standaryzacji, im wyższy poziom dokładności tego modelu, tym dokładniejsze nasze kosztorysy mogą być. W skrajnym przypadku byśmy byli w stanie uzyskać kosztorys na poziomie 99% dokładności na dzień dzisiejszy cen, jeżeli je oczywiście wprowadzimy wcześniej. Dalej, ale jak możemy sobie poradzić w sytuacji takiej przejściowej, no bo jednak nie możemy oczekiwać, że każdy nasz uczestnik w tym procesie, czy nawet ta nasza idealna firma od razu wsiada wszystkich na Revita i robimy w Revicie. Nie da się. Zawsze będą jakieś projekty ongoing, zawsze będą jakieś zagadnienia, które przyjdą z zewnątrz. Co możemy z tym zrobić? Opcji mamy wiele. Revit ma bardzo dużą możliwość, znaczy taką bardzo łatwą, jest bardzo łatwy do implementacji informacji z różnych źródeł. Wykorzystując Dynamo czy definiowane jakieś nakładki dla Revita, możemy ten zakres rozszerzyć o pliki, które są w naturalny sposób jakby niedostępne dla Revita. Oczywiście zaczynając od devugów, które możemy od tak wpasować sobie po prostu model i przerysować to, co się tam dzieje. Mamy podkład geodezyjny, punkcikami zaznaczymy sobie rzeźbę terenu. OK, ale za pomocą Dynama jesteśmy w czasie rzeczywistym, mamy możliwość w czasie rzeczywistym wygenerować tą już bryłę terenu, tak samo jakbyśmy zrobili to ręcznie, na podstawie DWG-a. Jedna, nie wiem, minuta, dwie, tydzień pracy, bo czasami ustawienie całej tektoniki razem z sąsiadującymi elementami, budynkami czy z jakąś infrastrukturą obok może w pewnym sensie tak skomplikować zagadnienie, że łatwiej będzie to zrobić ze skryptu niż ręcznie, bo będzie zbyt dużo informacji, które naraz trzeba ze sobą skorelować. Czy mamy jakąś interakcję z fundamentami obok, czy fundamenty między sobą?
Czyste programowanie przez pętlę Y pozwala rozwiązać miliony zagadnień w kilka sekund. No dobra, skończmy z tym działem handlowym. Przygotował nam super model, jesteśmy gotowi do pracy z nim. Co możemy zrobić dalej? No pasowałoby go wykorzystać. Przesuńmy go do działu projektowego. I co projektant powie? U, panie, coś pan tu wymyślił. No nie. Projektant dostanie model, który został stworzony, zaproponowany, wygenerowany na podstawie jego wiedzy. Bo skrypt, czy plugin, czy jakakolwiek nakładka, którą jesteśmy w stanie przygotować, będzie opierał się na wiedzy i na doświadczeniu, na zagadnienia, które ten projektant nam da, a dział handlowy to tylko wykorzystuje. Oczywiście dział handlowy może zrobić komentarz. Pyk, zostaw mi tutaj coś. Zmień mi tutaj coś. Zwiększ mi te słupy, bo coś tam. Zmniejsz mi tutaj, bo jest strefa i jakaś tam dostaw. Nie ma problemu, ale to się dzieje wszystko w jednym modelu. I teraz projektant, który dostanie taki model, jest w stanie bardzo łatwo rozeznać się, co się dzieje w terenie, bez przeglądania kolejnych i kolejnych debugów, czytania z PDF-ów, co tam się dzieje. Nie. Mamy BIM-owskie narzędzie, zawarte jest tam wszystko, co do tej pory dział handlowy wypracował. No i co możemy z tym modelem zrobić? Po pierwsze, trzeba pamiętać, że mamy wysoki poziom szczegółowości. To nie jest tak, że mamy zestaw linii, to mamy zestaw elementów, wręcz bym powiedział realnych, rzeczywistych elementów, które mają swoją masę, mają swój materiał, szerokość, wysokość, lokalizacje rzędne, wszystko połączone tak, jak to ma się pojawić na placu budowy. To znaczy, że jeżeli jakikolwiek zmiana miałaby się pojawić w terenie, to jesteśmy w stanie bardzo łatwo nanieść tą różnicę, skorygować, porównać ją z tym, co mamy w modelu. W rysunku 2D, czy w podejściu nawet 3D, ale nie takim stricte BIM-owym, nadal wiążemy sobie ręce podejściem takim, no dobra, muszę jeszcze to sprawdzić, bo muszę tu rozrysować, bo muszę przekrój dodatkowy narysować, bo muszę coś pokazać. No nie, w Revicie przechodzimy przez konkretne przekroje i widoki jak burza. Możemy każdy element z każdej strony 360 stopni w każdej osi obejrzeć i porównać. Ale porównać nie tylko geometrycznie, nie zobaczyć kolizji, ale porównać, czy na przykład w słupie, który teraz montujemy, pojawią nam się śruby, które będą łączone ze stopą fundamentową. Czy może będziemy korzystać z jakichś rur i prętów wystających z fundamentów, które trzeba będzie zalać jakimś zaczynem, żeby to związać razem. A może potrzebujemy zrobić łożyska na ścianie przy jakichś tam przejazdach czy coś. Nie ma problemu. Wszystko znajduje się w modelu, informacje są dostępne, zestawienia są generowane automatycznie, one się po prostu tworzą, pokazują, co są w modelu. Nie ma takiej możliwości, żeby coś przeoczyć od tak. Jeżeli nie zwrócimy, nie chcemy na to patrzeć, okej, okay, każdy się może pomylić. Otworzyłem szybciutko, spojrzałem, jest okej, okay, nie ma problemu. Ale jeżeli poświęcę chwilkę tylko więcej i zobaczę, że a nie, bo coś jest za blisko, albo brakuje mi któregoś elementu, to ja mam bazę danych, bazę informacji, które mogę wykorzystać, ale które nie muszą mnie zalewać, bo ja te informacje mogę filtrować. Na jednym widoku mogę widzieć tylko posadowienie i nie przejmować się tym, co się tam dzieje. Ale dostałem już model, który ktoś opracował. Opracował według moich wytycznych. Ja nie musiałem szkolić projektanta, czy tam swojego asystenta i wysyłać go na dział handlowy, tylko dział handlowy, pstrykając sobie generatorem, wytworzył coś, co trzyma się w ryzach. No i teraz zagadnienie już takie czysto wykonawcze, no bo model jest fajny, wygląda ok. Co możemy z nim zrobić? No, trzeba go teraz przygotować na produkcję. Zawsze dochodzi jeszcze kwestia jakiejś tam architektury, może jakichś połączeń przy oknach, jakichś podparć. Często instalacje na dachach w halach potrzebują jakieś podkonstrukcje, które trzeba by było uwzględnić. I co możemy zrobić? Oczywiście możemy zrobić to samo, co w AutoCADzie byśmy zrobili, czy w innym narzędziu 2D,
otworzyć rzut, otworzyć przekrój, spytać się instalatorów, architektów, co oni tam chcą, jakie masy. Może już napisali na DWG. Trudno, może coś jest. No okej, tylko że nasza super firma ma, wyobraźmy sobie naszych tych instalatorów, czy te różne działy w Rewicie. I co nam to daje? Daje nam to, że bardzo prostymi skryptami jesteśmy w stanie nanieść te elementy, nanieść te wpływy innych branż na nasz model. Z czym to się wiąże? Wiąże się znowu ze standaryzacją. Jeżeli dla przykładu tryskacze pod sufitem, pod konstrukcją dachu są ustawiane zawsze jakoś, montowane zawsze na jakichś zawiesiach, które nasza fabryka zawsze ma. No, nic prostszego, tylko to zaskryptować. A jeżeli coś odchodzi od standardu, wywal mi błąd. Pokaż, że coś jest nie tak, a ja zwrócę się do instalatora, ej, hola, hola, kolego, my tu nie możemy tak zrobić, bo tak nie robimy, bo nasz standard tego nie przewiduje. Ale nie ma czerwonego guzika, który powie, no, nie robimy tego. Bo okej, wrócimy do instalatora, instalator powie, słuchaj, ale mamy indywidualną sytuację, jakaś strefa pożarowa, jakieś inne odwodnienia, tu musi tak być. Okej, potwierdzamy, wprowadzamy korektę. Do naszej bazy danych trafia taka informacja, że w takich halach, w takich układach dostajemy takie problemy i już handlowiec, który na początku miał coś wprowadzał do tego naszej bazy danych, na następnym projekcie będzie widział, okej, takie różnice dają nam wyższy koszt, no to muszę to skalkulować, muszę gdzieś to uwzględnić w kosztach. Ale na przykład inne rozwiązanie ułatwia pracę wszystkim branżom. Tu będę mógł zejść z ceny, tu będę bardziej taki korzystny na rynku dla inwestorów, będę bardziej atrakcyjny. No, oczywiście najgorsza, największa bolączka to jak to policzyć. I znowu wracamy do tej kwestii standaryzacji. Jeżeli jestem w stanie dać narzędzie handlowcowi, który mi tą konstrukcję zbuduje na podstawie moich wytycznych, moich założeń i co by się miało tam dziać, to dlaczego miałbym nie zaskryptować sobie też kwestii moich, kwestii obliczeniowych, stricte pod kątem takim wykonawczym? Co możemy tu mieć? Zacznijmy od geometrii. Jeżeli mamy halę, która ma swoje przekroje, czysto BIM-owy model, to jestem w stanie stworzyć model za pomocą oczywiście dynamo, który odwzoruje mi, jak to ma się zachować, jakie panele się znajdują, jaki podział paneli powinien być, jakie zamocowanie na którym węźle i tak dalej. Czyli nie zamykamy się tylko dla tej koncepcji, ale rozwijamy cały proces. Proces, który znowu trafi do jednej bazy. I czyli w momencie, kiedy będziemy widzieli, że ten model konstrukcyjny jakoś nam gdzieś nie działa, nie będzie pracował dla nas, dla nasze potrzeby i tak dalej, to dajemy komunikat do bazy danych i handlowiec widzi, że taki zakres daje nam więcej godzin. Znowu trzeba zrobić korektę do obliczeń, do wyceny. Możemy jakby wyobrazić sobie dwie sytuacje w naszej firmie. Sytuacja mocno skrajna, w moim mniemaniu raczej niezalecana, to gdy dział handlowy byłby działem projektowym naraz. Mamy skrypt Dynamo i jednym krokiem po akceptacji jakby tego modelu od inwestora dostajemy model rewitowy, model robotowy, nawet jakieś rysunki warsztatowe też nie jest wielkim problemem uzyskać coś takiego. Czy za pomocą samego Rowita, czy już mówimy o stali, to już nawet Advanced Steel, który by mógł z tym sobie poradzić. No i oczywiście Excel. Excel z kosztorysów, z obciążeń, z jakichś innych elementów. Co jest w tym złe? To, że większość, a nawet prawie wszystkie informacje, które powinny się tam pojawić, czy tam wykonać, muszą być od razu spredefiniowane i zaskryptowane. To znaczy, skrypt Dynamo przygotowany pod takim kątem powinien już uwzględniać obciążenia, powinien strefy wiatrowe, śniegowe uwzględnić, co też nie jest problemem, ale pewnym ryzykiem, jeżeli robimy wszystko naraz, to nie mamy wpływu, co się dzieje gdzieś w tych prostych węzłach. Dlaczego? Jakby
akurat lepszym rozwiązaniem, takim podejściem projektowym byłoby rozdzielenie tych stref. To znaczy dział handlowy robi koncepcję, używa naszych skryptów Dynamo, które konstruktorzy wypracowali, powiedzieli większej nie robię, mniejsza jest OK, takie ma być posadowienie, takie konto obrotu i tak dalej. Dział handlowy dostaje Revita, dostaje Excel z kosztami, dostaje wstępne rysunki, jakieś rzuty, jakąś widok 3D, coś, co może być już przekazane do inwestora w interwałach minutowych, minuta, dwie, trzy, kolejna koncepcja. W ciągu godziny jeszcze pijąc kawę jesteś w stanie przygotować ze 40 różnych koncepcji i wysłać je inwestorowi. Oczywiście inwestor powie, no bez przesady, nie będę teraz siedział i patrzył na to wszystko, ale możliwość jest. A jeżeli jest zagadnienie, gdy inwestor musi sprawdzić, jakby zaplanować, zbilansować, jaki układ, czy jaka lokalizacja tego elementu, tej hali na działce będzie dla niego najoptymalniejsza, to nie ma nic prostszego, jak robienie kolejnej i kolejnej i kolejnej iteracji i analizowanie tego. Nie bawmy się w rysowanie tego i dopiero patrzymy, jakie wyniki, czy to jest OK, czy nie. Pobawmy się tylko w analizę wyników. Bo to właśnie ta analiza wyników tak naprawdę dla inwestora będzie najważniejsza. Czy to jest OK dla niego, czy on tego nie chce. Dział projektowy dostaje model, aktualizuje go, jeżeli były uwagi, doprecyzowuje obciążenia, jeżeli, nie wiem, instalator pokazał, gdzie będą centrale na dachu, ale zaznaczył, że gdzieś jeszcze podwiesi coś tam, tylko na razie tego nie ma. Może suwnice mają w przyszłości się pojawić jakieś. Dokładamy te obciążenia, skrypt i ładujemy robota. Znowu, nie tydzień pracy, gdzie analizujemy coś, tylko dzień, dwa, gdzie możemy w łatwy sposób, standardowy zawsze sposób przejść te kroki i stworzyć coś, co będzie działało. No i projektant skończył swoją pracę, zostawił ten nasz model rewitowy na naszej bazie danych. Wszyscy mają dostęp do tej wersji, nowa wersja, nowe rysunki, nowy zakres na doksach, czy gdzie się pojawił, wszystko jest zapisane. Trzeba coś zrobić z fabryką. Nasza super fabryka, nasza super firma ma swoją fabrykę, ba, kilka fabryk, to już jest najlepsza opcja. Choć nie jest jakąś rzadkością. Często firmy, które zajmują się właśnie halami produkcyjnymi czy magazynowymi, współpracują z różnymi fabrykami, które tworzą prefabrykaty, bo koszt dostawy będzie niższy, a koszt sam wyprodukowania będzie może porównywalny. Spotkałem się z sytuacją, kiedy taniej było produkować elementy żelbetowe i przesyłać na południową Szwecję, niż już produkować je w Szwecji. Koszty, koszty, koszty. Ale co nam da ten model w fabryce, na linii produkcyjnej? Jest główna osoba, która dostaje ten model i co może z nim zrobić, albo jak może do tego podejść. Pamiętajmy, że jeszcze mamy coś takiego jak project manager, project leader, który mógłby nadzorować wszystkie te procesy i kontrolować, co się po kolei dzieje. No i na przykład trafiając do tej fabryki, mielibyśmy dostęp do raz głównego modelu, czyli jeżeli w razie jakiejś niejasności z konkretnym elementem możemy sobie przejrzeć, gdzie on występuje, dlaczego on jest tak zrobiony. Może jest błąd, można go jeszcze skorygować lub zaplanować coś innego z nim. Mamy gotowe zestawy rysunków dopasowane do modelu, do tych elementów i mamy informacje o tym, jak jest zaplanowany cały ten proces produkcyjny, kiedy ma element być na części zbrojeniowej, na części z stołami do wylewania w formach, czy już dla zaplanowania tego w transporcie. Oczywiście też taką istotną funkcją będzie takie coś jak kontrola tych miejsc pracy, tych stanowisk, gdzie możemy co wykonać, jak możemy to wykonać i tak dalej. No i coś, co też jest bardzo dużym zagadnieniem, to analiza ścieżki krytycznej. To znaczy, w naszej idealnej firmie mamy kilka fabryk. Mamy X hal na całym świecie, no i wiemy, że ta idzie, nie wiem, do Niemiec. Musimy coś z nią zrobić. No ale fabryki w Niemczech są obciążone. Widać, że nie wyrobią się za nic w terminach.
widzę obciążenie stołów i pracowników. Ba, trafia się jeszcze jakiś plan urlopowy, który wyklucza X stanowisk do pracy. Ale nasza super standaryzacja pozwala wykorzystać inną fabrykę. Dlaczego? Bo wiemy, że w tej innej fabryce oni też używają tych samych elementów, te same zawiesia, te same elementy montażowe, blachy do spawania, kotwy. Wszystko jest zastandaryzowane. I nie musimy przeprojektowywać. My po prostu przesuwamy rysunki na inny dział. A informacje o tym, która fabryka się ma tym zajmować, są zapisywane w bazie danych, czyli każdy uczestnik ma podgląd, gdzie moje ściany są wykonywane, kiedy zostaną wykonywane i widzą, że ta fabryka znajduje się trochę dalej, można wcześniej zaplanować transport, żeby te elementy zdążyły na czas na plac budowy. Tak jak mówiłem, aktualizacja sama z tych statusów jest, znaczy mogłaby być sprowadzona tak naprawdę do poziomu aplikacji na telefonie. Nie wiem, QR kody czy nadajniki jakieś radiowe, które byśmy wrzucali do betonu przy każdym elemencie. Nie ma problemu. Podchodzi ktoś z urządzeniem, ma dostęp do doksów, ma dostęp do bazy danych, zrobi zdjęcie elementu, rysunku, który bierze dzisiaj wykonywać rano. Wieczorem już jest element gotowy na formie, pstryka, odchodzi. Cały proces zapisany. Wszystkie dane zbierane w jednym miejscu. Każdy może podejrzeć, co się dzieje konkretnego, sprawdzić, czy nie mamy opóźnień. No tak, no i to planowanie tych obłożeń, czy tworzenie tych harmonogramów prac. No to tak samo, jeżeli widzimy całą bazę informacji o tym, gdzie coś się dzieje, który stół jest obciążony, a może które stoły są dłuższe, a możemy montować dwa elementy na nich, nie ma problemu, zaplanujmy to. Nie róbmy jeden do jednego, a potem zostaje 60% stołu do niewykorzystanego. No i podnoszenie wydajności, bo proszę pamiętać, nadal pracujemy z programem BIMOS. To nie jest linia, to nie jest zestaw linii, który trzeba opisać, geometrii i tak dalej. Dla przykładu zbrojenie, to nie jest układ, który musimy jeszcze opisywać. My tak naprawdę generując elementy, generując siatkę zbrojeniową dla stropów, dla jakichś płyt, belek tak dalej. Czy to będzie płaska siatka, czy to będą jakieś bended mesh, które będą wyginane już z gotowych siatek zamawianych na fabrykę. My możemy przygotować wsady do takich maszyn. Wsady, oczywiście zaskryptowane, które będą dawały odpowiednie informacje. Dla przykładu, welding maszyn potrzebuje konkretny zestaw prętów, które mają się gdzie znaleźć, w jakim kierunku. I ewentualnie, czy są jakieś dodatkowe montowane, które trzeba będzie później dowiązać ze szalunku. Nic prostszego. My nie musimy rysunku generować na coś takiego. My musimy tylko przygotować na przykład plik TXT, który maszyna zrozumie. Coś, co się dzieje automatycznie i nie wymaga opisu. Taka sama zasada ze stołami do montowania tych elementów szalunku z projektorami laserowymi. O co chodzi? Ustawiamy na suficie laser, czy tam rzutnik, projektor. Jest komputer obok stanowiska, i który ma 10 przycisków. Pierwszy przycisk, pokaż mi obrys szalunku. Drugi przycisk, pokaż mi elementy elektryczne. Trzeci przycisk, pokaż mi elementy, nie wiem, odwodnienie rurki i tak dalej. Dziesiąty przycisk, pokaż mi pręty, które są w jakiś sposób specjalnie montowane. I układam to wszystko, układam. Ale program, który nie tylko jakby ogranicza się, pokaż to czy to, ale pozwala z boku na podglądzie zobaczyć, jak ten element w przestrzeni 3D z parametrami, z tą częścią BIM-ową jest pokazany, prezentowany. Coś, co kiedyś znajomy mi o to określił, że przygotowywanie dokumentacji w formie jak ZK. Że nie trzeba być specjalistą, tylko wziąć i poskręcać szafkę. No i plac budowy. Plac budowy, który tak naprawdę często jest pomijany, a zdarza się, że sporo zgłoszeń stamtąd wraca, które gdzieś tam w bazie danych istnieją, wiszą i nikt się tym nie przejmuje, bo no okej, wszyscy zrobili swoją robotę, budowa sobie poradzi. No tak, to jest częste określenie, które według mnie jest bardzo krzywdzące, a nawet czasami niebezpieczne, bo nawet w mojej krótkiej karierze konstrukcyjnej
Zdarzały się takie sytuacje, gdzie był telefon z budowy i człowiek, który gdzieś tam układał to zbrojenie, plus kierownik budowy, który dopiero przyszedł, ale musi się podpisać pod jakimś tam jakąś zmianą czy czymś niedopasowanym. Pytanie, co golimy? No, bo pręty wchodzą w kolizję, coś tam niedopasowane, tutaj jest połączenie tych elementów prefabrykowanych nie będzie się działo między sobą. Co golimy? Jak dla mnie nic. Element był dobrze zaprojektowany, wszystko powinno być ok. I teraz cała ta standaryzacja, którą wprowadzimy na dziale handlowym, projektowym, fabryce, utrzymując wysoką jakość naszych produktów, będzie rzutowała na tym, że w placu budowy nie będą, czy tam z tego placu montażu, czy tam gdzieś, gdzie ta hala będzie powstawać, nie będą wracać ci siostry. Już oczywiście mamy naszą wyspecjalizowaną kadrę z naszej idealnej fabryki. Okej, ale to nadal nie będzie wymagało większej informacji niż to, że weź ten model, znaczy weź ten element i postaw go w tym miejscu, bo nic więcej nie możesz z nim zrobić, bo nigdzie indziej nie będzie pasował. On jest tak zaprojektowany, tak zaproponowany, taki kierunek ma. Ba, na fabryce już moglibyśmy go otagować północ, południe, wschód, zachód. I na montażu, jak on przyjedzie, on dostanie kierunek, który ma być zwrócony. Nikt nie musi się tym zastanawiać. Oczywiście nie wyłączamy myślenia, ale do tego stopnia jesteśmy w stanie zastandaryzować nasze procesy. I co za tym idzie? Informacja zwrotna do działu handlowego. Czyli tak jak mówię, dział montażowy może mieć, czy tam plac, czy te montażyści nasi mogą mieć dostęp do naszych informacji, mogą wstępnie planować, które sekcje muszą być montowane dzisiaj, bo jutro przyjdzie nam ich wyższa wersja. Parter, potem piętro, musimy już to gdzieś zaplanować. Czyli nasz kierownik widzi, co jutro przyjedzie, ale nie musi dzwonić do kogoś. On wie, że tak będzie i jeżeli nie ma śluzów o opóźnieniu, tak ma być. Oczywiście zawsze coś na drodze się zdarzy, więc tego nie wykluczymy, ale wykluczymy to, że z fabryki nie poszła informacja, słuchajcie, my się przerzuciliśmy na inną, bo tam jest problem, a wy nie dostaniecie dzisiaj słupów. Dobra, to montujcie tam stopy fundamentowe. Każdy o wszystkim wie, bo model jest, znaczy baza danych jest jakby otwarta w różnym zakresie, w różnym stopniu dla różnych użytkowników. No i obsługa zgłoszeń. Jeżeli tak naprawdę zdarzy się coś, źle zagęszczony element wyszedł z fabryki, który gdzieś tam odszczepił się beton po drodze, coś nie zauważyliśmy, możemy coś takiego zgłosić na podstawie QR kodu. I znowu wraca to do naszej bazy danych i możemy coś z tym zrobić. Dobra, ja teraz zatrzymuję to udostępnianie, a przeskoczymy sobie na Revita, na część praktyczną. Część praktyczna będzie jednak krótsza i ograniczy się tylko do działu stricte handlowego, bo się nie da tego dłużej. To by można było godzinami robić i byśmy nie uzyskali tego efektu, o którym warto wspomnieć. Proszę mi chwilę dać. Odpalam sobie tego Revita. Od razu Dynamo Player. Wróćmy. Dobra. Gdzie mamy udostępnianie? Tutaj. Udostępnij. Udostępnij. Ok, mam nadzieję, że wszyscy widzą. Jeżeli nie, to w czacie bym był wdzięczny za informację, jeżeli coś jest niewidoczne. No i teraz tak. Dział handlowy. Mamy zakres skryptów. Różne wersje, mało istotne, ale zakres skryptów, które przygotował nam dział konstrukcyjny, bo tak chce. I co powinniśmy zrobić? Zaczynamy od przyjęcia naszego inwestora, czy tam osoby, która jest zainteresowana halą. Kawa, herbata, proszę usiąść. Czego pan sobie życzy, co byśmy chcieli z tym zrobić? Przychodzi, mówi inwestor, mówi: tak, mam podkład od geodezy. Super, super sytuacja. Podkład może być w DWG-u, może być w PDF-ie, też jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Przyjdzie z Rewitem w terenie, chmurą punktów, super inwestor. No ale przychodzi do działu handlowego i pokazuje, że ma jakiś podkład. Podkład w wersji DWG, który pokazuje rzędne na terenie. No i mówi, że w sumie to ma taką działkę, nie wie tak naprawdę, co z nią zrobić, nie wie, jak ją zaplanować.
Przyjmujmy na razie. Budynek prostokątny. Budynek, który gdzieś tam zasugeruje mu, co on by chciał tym zrobić. No oczywiście też musimy zdefiniować, jakby nie było, nasz kierunek główny, czyli jak mają być ustawione nawy główne, układ konstrukcyjny, coś, czego oczekuje od nas konstruktor. Oczywiście hala wymiary ma dowolne, tutaj akurat mamy 60 metrów, tutaj jakieś 88, czy ma to znaczenie? Również nie. To inwestor powinien zasugerować, jakimi wymiarami i jaką powierzchnią chcielibyśmy operować. Oczywiście już mamy podgląd, czego możemy się spodziewać. Już mamy jakieś 8000 metrów kwadratowych. Za mało? Zwiększmy to troszkę. Na 9, może 10, ale nie musimy się trzymać liczenia i to będzie takie tyle metrów. Nie, nie. Suwaczkami się dopasowujemy. No dobra, przejdźmy na nasze prace ziemne. Akurat czwarta wersja. Odpalmy sobie to i będziemy mieli kilka inputów, które możemy zdefiniować. Zaczynajmy od zera. Bilans wykopu. Co nam to daje? Taka ciekawostka. Jeżeli chcemy, żeby ilość ziemi, którą nawieziemy, ilość ziemi, którą wywieziemy, była równa, w idealnej sytuacji ta dobra jakość ziemi by się nadawała do utwardzenia, to idealna sprawa, bo przecież nie wyjeżdżamy naszymi wywrotkami poza teren. Wszystko się dzieje na terenie, spychacze sobie poradzą. I oczywiście na podstawie tego bilansu jesteśmy w stanie utrzymać optymalną rzędną. Dalej, maksymalny rozstaw naw, nie trzeba tłumaczyć, możemy zrobić 20 metrów, możemy 24. Tak samo w drugim kierunku, no bo nawy mają jakąś szerokość, ale słupy w drugim kierunku też się muszą co ileś pojawić. Więc możemy zdefiniować, co ile one mają nam się pojawić. Dalej. Oczywiście elewacja nie będzie miała 30 czy 24-metrowych płyt warstwowych na sobie. No nie, trzeba je jakoś zoptymalizować, podzielić jakieś sensowne przedziały. Takimi zakresami również możemy popracować. No i coś, co też będzie istotne dla tego inwestora, to tą strefę wpływu tej hali. To znaczy, akurat będziemy opierać się tylko na części halowej, ale nikt nam nie broni analizować dróg, parkingów, przymusowych odwodnień, ustawienia kanalizacji, wjazdu na teren. Wszystko możemy sparametryzować. Kwestia odpowiedniego feedbacku od branżystów. I znowu handlowiec, który nie zna zagadnienia, jest w stanie używać tego generatora tak, jakby to zrobił projektant. Dobrze. Poziom odniesienia jest mało istotny. Średnia rzędna, którą tu widzimy, jest na poziomie 120. Możemy sobie przyjąć wartość 120 wierzch płyty. Niech tak będzie. No i co? I pasowałoby wybrać te elementy, zobaczyć, co się z nimi dzieje. I uruchommy. 48. 10.48. Zobaczmy, co się stanie w modelu i w jakim czasie dostaniemy wynik. Jak widzimy, przebieg zakończony pomyślnie. Na danych wyjściowych dostajemy proponowaną rzędną. Proponowana rzędna, która co nam mówi? Mówi nam, że według bilansu 0,5, czyli 1 do 1, żeby ziemia nawieziona była do ziemi usuniętej, powinniśmy przyjąć rzędną płyty 1,19. No, na razie zwróćmy uwagę, co dostaliśmy. Dostaliśmy naszą rzeźbę terenu, dostaliśmy nasze jakby wycięcie po obrysie budynku w terenie oraz oczywiście tę strefę wpływu. Mamy jeszcze tutaj taki switch, który nam pozwala zdefiniować, co się dzieje na krawędzi, bo proszę pamiętać, że nie każdy chce mieć ściany oporowe wszędzie. Jeżeli teren jest jakiś mocno połamany i chcielibyśmy coś z nim zrobić, ale musimy się wyrzynać w nim gdzieś, to może warto by było przemyśleć wprowadzenie nasypów, czyli zrobić skarpy na tych krawędziach, ale skarpy takiej, która nam pozwoli jednak zachować tą strefę wpływu, te 10 metrów.
Kolejna minuta, kolejne dwie, mamy kolejną koncepcję. Proszę spojrzeć, możemy nawet sobie to nadpisać. No i ukrył mi się ten pasek teraz, nie mogę tego przesunąć. No chodź tutaj. Niestety na moim monitorze widzę pasek od udostępniania i niestety to mi zasłania Revita. No dobra, przesuniemy sobie go w tą stronę i przesuniemy tak. Tak będzie lepiej dla mnie. Czyli wracając, bierzemy opisz, nachylenie 45 stopni. Czy chcielibyśmy mniejsze czy większe? To można by było spredefiniować. Kwestia indywidualna. Ale mamy nasz teren. Przejdźmy sobie mniej więcej na jego rzut od góry. Mamy siatkę zaproponowaną. Tak jak rozmawialiśmy, mamy rozstaw do 6 metrów, do 5, czyli mamy główne osie 1. Dwójka z trójką się gdzieś pokrywa. Pewnie te same osie, nie ma problemu. Czwórka, piątka. Gdzieś nam to skacze. W porządku. Piątka, pyk. 25 metrów. Maksymalnie do 30 mogło być. Przeskoczylibyśmy o jedno, byłoby za dużo, dlatego taki podział. Teraz w drugim kierunku chcieliśmy maksymalnie 4, znaczy 5, dostaliśmy 4 z kawałkiem. Oczywiście możemy się przesunąć, zobaczmy. Chcieliśmy 24 metry, jest do 24, mamy 20 z kawałkiem. Szybka zmiana, jeżeli coś byśmy chcieli jeszcze na tym poziomie zmienić. My w ogóle jeszcze nie siedzimy w hali. My tak naprawdę jesteśmy tylko na poziomie ziemi i sprawdzamy, co tam się dzieje. Tak jak mówiłem, często prace ziemne jednak powodują jakieś duże koszty i to warto na nich skupić się na pierwszym etapie, żeby zoptymalizować cały proces, bo to one będą rzutować, jak kosztowne. Czy tam ta lokalizacja tej hali, jak kosztowne będą ewentualne właśnie wykopy, posadowienie i tak dalej, dowiezienie gruntu. Zawiesiłem. Dobra, no to już minutkę jeszcze poczekajmy. Nie wiem, wykręcił jeszcze raz, wróćmy na 3D. Dobra, teraz uruchamy go. I tak naprawdę w interwałach minutowych już dostajemy nową koncepcję, dostajemy nowe przekroje, bo my się nie musimy ograniczać tylko, co widzimy tak, albo co zostawiłem w zestawieniu. My teraz możemy tak jak najbardziej otworzyć nasz przekrój, zobaczyć nowy układ osi, narysować sobie kolejny przekrój, który by generował się gdzieś tutaj. No chodź tutaj. Tak jak tu mamy ten przekrój, możemy go sobie skopiować, możemy sobie go obrócić o 90 stopni i odpalić. Mamy rzeźbę terenu, mamy naszą płytę, znaczy formę, która jakby sugeruje ziemię do usunięcia i mamy naszą płytę. Zmienimy sobie jakość, zmienimy sobie kolorystykę i będziemy widzieli. Wartości, które są predefiniowane w rodzinie, bo tak naprawdę znowu handlowiec on nie musi mieć informacji, jak ta płyta zazwyczaj u nas jest montowana. Nie, my wiemy, że robimy 250 jakoś na gruncie, z podsypką czy z podbudową 500, które jest jakimś materiałem, akurat tutaj ziemią. Wszystko dzieje się w przedziałach minutowych. Sprawdźmy sobie nasze rzędną. Przyjęliśmy 120, jest 120, akurat jednostka w milimetrach. Jeżeli byśmy chcieli zbilansować się teraz do tej wartości, przepiszmy ją. Oczywiście jeszcze tu możemy sobie podejrzeć zestawienie dla prac ziemnych. To znaczy to, co widzimy na tym, w dynamo, już jest w modelu zapisane. Nasypy będą wymagały 10 tysięcy metrów sześciennych, ale usuniętą ziemię mamy na poziomie niecałych 6 tysięcy. Wróćmy do naszego zagadnienia, do naszego modelu. Odpalmy na nowej rzędnej, oczywiście ze zmianą na kropkę. Uruchommy. I co nam to da?
Kolejna minuta. Tak naprawdę podczas trwania rozmowy z inwestorem i planowania tego, jesteśmy w stanie zaproponować X koncepcji, a inwestor jeszcze nie dopił kawy. Jeszcze nie przewidział, co by chciał coś zmienić, co by chciał z tym zrobić i tak dalej. Nowa koncepcja, patrzymy, ziemia około 8600, 8600, spójrzmy na nasze zestawienie. Ukryję tylko te niektóre widoki, bo za dużo ich jest. Wróćmy na nasze prace ziemne. Zgadza się wszystko. Dokładność na poziomie 1/100. No dobra, no ale dla inwestora jeszcze to nic nie znaczy. Dobra, wiem, gdzie chcę tą halę i wiem, ile będzie miała metrów. To jest OK. Zróbmy coś więcej z tym. No to no problemo. Przejdźmy na skrypt, który pozwoli nam to wygenerować. Skrypt, co ciekawe, tak jak mówiłem, troszkę prymitywny według mojego mniemania, a jak najbardziej, tak jak widzieli Państwo na prezentacji, możliwości są ogromne ilości elementów, które możemy wprowadzić. Zawiera tylko trzy inputy, w tym, że jeden jest mało istotny dla całego działania. Pierwsze, posadowienie. Posadowienie liczone jest od poziomu zera płyty wierzchu, czyli spód płyt stóp fundamentowych ma się na takiej rzędnej pojawić. Wysokość hali. Wysokość hali obojętna. Kwestia tak naprawdę każdej firmy indywidualnie. Czy by chciała mieć w interwałach jakichś blokowalnych, czy z podziałem na jakieś konkretne wysokości, na płyty warstwowe, na nie wiem, cokolwiek, co by było istotne dla tej firmy, bo dłuższych nie robię, bo większe są inne, bo przy słupach 12-metrowych potrzebuję stóp fundamentowych mniejszych lub większych. Okej. To wszystko da radę zaskryptować. I nadal oprzemy się tylko na parametrze wysokość hali, bo dla tego działu handlowego istotne będzie tylko to, żeby pokazać inwestorowi, co on chce. A potem dopiero będziemy analizować na dziale projektowym, czy coś byśmy jeszcze dodali. Dodali, nie zmienili, bo wszystko, co teraz skrypt będzie generował, będzie oparte na wiedzy konstrukcyjnej, na wiedzy instalatorów. My możemy już w pierwszym kroku zaproponować tryskacze na dachu, świetliki rozstawić. Ok, ale zróbmy coś. Czyli zróbmy, nie wiem, 12 metrów. Zobaczymy, co nam to da. Jest 58, zaraz nam się czas kończy, ale spróbujemy troszkę podgonić. Oczywiście stopień dokładności, ilość tych elementów, które będą generowane, w jakimś tam stopniu będą wpływać, jak długo proces będzie trwał, wygenerowanie tych elementów. Tylko proszę pamiętać, że stworzenie przekrojów, rysunków w AutoCADzie to już w ogóle jest inna skala, ale też wymaga rozstawienia jakichś tam linii. W momencie, kiedy pracujemy ze skryptem Dynamo, który ma coś nam wygenerować, on znowu tworzy coś w modelu, wstawia kolejne elementy, tworzy nam geometrię, rozpoznaje, gdzie co ma się pojawić i ustawia je w odpowiednim miejscu. Proszę spojrzeć. Stworzyła nam się jakaś hala, jakiś blok, coś, o czym już możemy rozmawiać z inwestorem. Przejdźmy sobie na widok, który pokazuje tylko halę. Wyłączmy sobie zakres widoku. Widzimy, że kąt obrotu nam się nie zgrał, mało istotne. Stawiamy sobie, no i przeglądamy tą halę, czyli odpalamy sobie nasz widoczek, który by to był najlepszy. Dobra, włączmy z powrotem zakres, możemy sobie go obrócić, jakoś przyciąć, spojrzeć, co się dzieje. Nie ma problemu. Proszę spojrzeć. Głowica słupa, oczywiście obrócony. Podejrzewam, że nie tą wersję użyłem. Za następnym krokiem użyjemy innej i zobaczymy, czym to się różni. Głowica słupa poprawnie rozpoznaje się, jakie ma być podcięcie, bez obrotu jeszcze.
stawia na tym dźwigary dachowe, na dźwigarach dachowych rozkłada predefiniowane płatwie, a dopiero po tym rozkłada na nich blachy. Stopień dokładności może być tak zaawansowany, że będziemy układać blachy na zakład z uwzględnieniem pochylenia blachy o grubość kolejnej blachy na styku. No ale okej, model się wygenerował, postaram się troszkę przyspieszyć, bo już się czas skończył. Model się wygenerował, co nam to daje? Zestawienia. Coś, co nadal w dziale handlowym będzie najbardziej istotne. Proszę spojrzeć. Każdy element może być zestawiony. Każdy element będzie zebrany, będzie miał swoją, przyjmując, nie wiem, w tysiącach wartość dla jednostki. Nie wiem, 2000. Och, przesadzam, dla jednej blachy to przesadzam taki koszt, ale strzelam. I na samym końcu, po minucie, po dwóch, dostajemy wygenerowany model z kosztami. Z kosztami, które przy bardzo dokładnych modelach będą na poziomie 99% dokładności. Oczywiście każdy zdroworozsądkowy handlowiec zrobi współczynnik 1,05, bo będzie bezpiecznie dla niego, a co zostanie, to może będzie premia. No ale tak można do tego podejść i nie przejmując się, czy ten handlowiec ma wiedzę techniczną tak naprawdę, bo to ten handlowiec, on tu nie musi tutaj wymyślać, co się ma stać na tym modelu, jak on ma się zachować, gdzie on ma jakiekolwiek elementy poustawiać. No nie, ta wiedza jest zapisana na podstawie informacji od naszego konstruktora. Także nic prostszego. No ale dobra, cofnijmy się kroczek, niech to się przeładuje. Troszkę przywiesiłem go, pokażę, co by mógł inwestor zrobić z tym. Przeskoczmy sobie na widok 3D i inwestor mówi: hola, hola. Nie. Prostokąt to jest jakieś pstro, ja tego nie chcę. Straciłem przez pana 5 minut, proszę mi pokazać coś nowego. Dobra, wróćmy na poziom 0. Inwestor prosi coś nowego. Zedytujmy kształt. Panie inwestorze, no może byśmy podcięli tutaj, bo jest jakaś droga obok. Nie wiem, na 30 metrów to zróbmy od elewacji. No i tu też, nie wiem, no na 16 metrów. Obojętnie. Taki zakres potrzebujemy sobie podciąć. Z drugiej strony, no w sumie fajnie, no ale to z tej strony też mam problem, bo się nie mieszczę narożnikiem gdzieś tam. Też sobie to gdzieś tam przytnijmy. Proszę zwrócić uwagę, dla mnie nie ma to znaczenia dokładne wartości, bo tak naprawdę skrypt ma sobie z tym poradzić. Skrypt ma nam określić, czy to się gdzieś tam zmieści w naszych założeniach. Wróćmy do naszej części nadziemnej, znaczy podziemnej, czyli jakby planowania, a może jeszcze spróbujmy go obrócić, bo inwestor powie, że a średnio mi się to podoba. Wolałbym bardziej taki, nie wiem, południowy zachód czy coś. Obróćmy to. Dobra, spoko. Wybierzmy sobie znowu cały nasz podkład. Może zakres wpływu hali zmieńmy na 15 metrów, bo z jakiegoś powodu nam to jest potrzebne. I odpalamy. 4 minuty po, zaraz zobaczymy, kiedy dostaniemy. Nawet nie przeskoczyło na 5. Przejdźmy na 3D. Nowa koncepcja. Zobaczmy, co się dzieje w osiach. Układ osi przekoszony, nie ma problemu. Możemy sobie je zbędne osie usunąć, które by nam gdzieś tam kolidowały. Oczywiście podejście jest bardzo proste. Nie musimy się tym sugerować. Moglibyśmy zaprogramować, że jeżeli jest jakaś kolizja między osiami, to popraw ją. To zrób tak, żeby było poprawnie. Usuwamy. Mamy tutaj numerki elegancko. Te sobie skrajne usuniemy, żeby nam gdzieś nie kolidowały w jakimś tam interwale. No a to możemy po prostu zamienić.
czy tam przesunąć, czy wyrównać. Wyrównajmy sobie ją do tej. Przesuńmy sobie ją. Nie ma problemu. Nic się nie dzieje. Wszystko jest w zakresie takim podstawowym. Jeżeli byśmy chcieli równy rozstaw, też nie ma problemu. To jeszcze sobie poprawmy, żeby było fajnie. Czyli złapmy sobie tą. Przesuńmy ją gdzieś. O, przeskoczyły obie. No dobra. Pokażemy, że też się da. Niech sobie stoją tak, jak sobie stoją. Mamy nasz układ. Wróćmy do na przykład części ósmej. Teraz spróbujmy. Układ, nie wiem, 16 metrów teraz inwestor poprosi. Zobaczmy, czy nam się to wygeneruje. Tak jak wspominałem, ilość elementów, może nie wprost proporcjonalnie, ale z jakąś zależnością jednak będzie wpływać na to, jak skrypt będzie działał. Ale nadal rozmawiamy o minutach. Nadal rozmawiamy o możliwościach generowania w interwałach minutowych, dwu, trzyminutowych, nowej hali składającej się z dziesiątek, jak nie setek tysięcy elementów, konkretnie już przygotowanych na dalsze procesy. Zobaczmy sobie naszą halę. Jak widzimy, akurat wersje ósmej stopy bardzo ładnie się zachowują. Układ dachu dopasowany do tej konstrukcji. Zobaczymy układ bez okładzin. Tak jak wspominałem, głowice rozpoznają się dodatkowo. Jeżeli mamy słupy narożne, które będą podpierać dźwigary, też muszą mieć wspornik akurat w tym przypadku. Nic prostszego do rozeznania się. Tak. Dokładnie. Jeszcze wróćmy do posadowienia. W tym miejscu wszystko wygląda elegancko. No dobra. Zakończmy część taką praktyczną z tego zakresu. Jeszcze chciałbym wrócić do prezentacji. Mam nadzieję, że mam jeszcze chwilkę, żeby uświadomić, na jakiej zasadzie to wszystko polega. Udostępni. Mam nadzieję, że to będzie to. Powinni Państwo widzieć teraz prezentację. Jak czegoś nie widać, to proszę mi w komentarzu dać znać. Wróćmy z powrotem do punktu, gdzie byliśmy w części praktycznej. No i to jest akurat fragment kodu, który tam skryptu, który generuje nam tą część nadziemną. Blachy, te wszystkie elementy, które możemy zostawić dosłownie do poziomu klamek, które by nam się zbierały. Mówię klamek, ale tak naprawdę w takiej hali dużym problemem będą obróbki blacharskie, elementy montażowe wokół świetlików, rozstaw tych świetlików po dachu, tryskacze, zawiesia do tych tryskaczy, punkty wstawienia tych elementów. No ale wróćmy do tego przykładu. Co tu pokazujemy? W tym małym prostokąciku to jest to, co dział handlowy musi zdefiniować. To jest to coś, co się pokazywało nam w Dynamo Player. To coś, co gdzieś trzeba podać od inwestora, bo inwestor chce mieć wysokość hali jakąś. Posadowienie możemy zafiksować na podstawie jakichś innych predefiniowanych reguł prosto w skrypcie. Jedna wartość mogłaby się tu pojawić. Nie ma problemu. Tyle zajmuje ta informacja, którą ktoś potrzebuje wprowadzić. To, te różowe czy takie czerwone fragmenty, to jest tak naprawdę coś, co z automatu Dynamo daje, czy my jesteśmy w stanie przygotować od tak i to macie, to róbcie z tym i okej. Okay. Jeden wstawia słupy i stopy, drugi wstawia
dźwigary na dachu, trzeci wstawia elementy jakieś tam montażowe po typie, który jest gdzieś tam spredefiniowany. Może być na podstawie inputu, że na przykład dzisiaj projektuję halę z płatwiami stalowymi, jutro jakimiś innymi, może blacha ma być jakaś. To są te fragmenty, które byśmy mogli dać od tak, bo coś, co jest standardowe dla, przyjmijmy, hal. Nic innego tu nie zrobimy. Jest kierunek główny, kierunek pośredni, mamy elewację, jakieś północna, południowa. Tak to wygląda. A to jest tak naprawdę całe know-how, które każda firma wypracowuje dla siebie. Dla mnie, na cele tego webinara, to właśnie był zakres, który potrzebowałem przygotować. Jak się mają słupy zachować, jak się mają belki zachować, i tak dalej, i tak dalej. Mój know-how, jak wiem, jak moja hala ma wyglądać. Jeżeli bym chciał mieć wstawienie jakichś tam elementów typu doki, bramy i tak dalej, doszedłby kolejna komórka tego typu. Ale to trzeba wypracować razem z tym konstruktorem, żeby ten handlowiec, bo cały czas mówimy o skrypcie dla handlowca, cały czas tylko on by się z tym posługiwał, to projektant powinien nam te informacje przekazać, wyjaśnić, powiedzieć, jak chce, powiedzieć, jak robi, powiedzieć, jak fabryka pracuje. Dlatego tak ważne jest całe przeniesienie tej standardowej informacji na cele handlowe. No i to by było na tyle. Widzę, że jakieś są pytania, ale pozwolę sobie chyba na odpowiedzieć na nie po konferencji, żebyśmy mogli już nie przeciągać tego dłużej. Zachęcam do zadawania pytań mailowo. Zachęcam do kontaktu telefonicznego przez nasz dział tutaj w firmie AEC, bo jestem konstruktorem. Moje jakby upodobania czy kierunki, w których się rozwijam, często sprowadzają się tak naprawdę do konstrukcji. Ale to nie jest wszystko to, co się znajduje w hali. Mamy architekturę, która mogłaby decydować o tym, jak płyty warstwowe, które gdzieś tam na prezentacji były już przedstawione, tutaj, czy to są szare, czy zrzutujemy na nie jakiś obrazek. Bo moglibyśmy, przecież te elementy mają swój ID, swoje położenie, swoją lokalizację. Dla architekta można by było powiedzieć, dobra, zrób mi tu obrazek. I takie elementy wysyłamy gdzieś na produkcję, na jakąś firmę, która zajmuje się właśnie nakładaniem na kolejne panele. Proszę sobie wyobrazić, że są firmy, są fabryki, które produkują elementy prefabrykowane typu ściana, pojedyncza ściana z gotową elewacją z cegieł. Z cegieł, która ma ułożony wzór już konkretny na sobie. I wtedy budynek poskładany z takich elewacji, z takich ścian, tworzy konkretny obrazek. I takim podejściem jak najbardziej też architektonicznie moglibyśmy to rozwijać. Model, który, tak jak mówiłem, krąży po działach, czyli jest jeden wspólny dla wszystkich. Jeżeli nie jeden, no to trzy, ale ze sobą połączone, ale nadal w jednej bazie danych. Dzięki temu moglibyśmy to sobie jakoś tam rozdzielić i posortować. To tak jak mówiłem, na dzisiaj. To tyle. Zachęcam do kontaktu i mam nadzieję, że są Państwo zadowoleni ze spędzonego razem czasu. Dziękuję bardzo.